Dziś przyglądamy się pracy Wojo Ubiparipa. Napastnik Lecha pracuje nad powrotem do pełnej sprawności po poważnej kontuzji. Zanim powróci na boisko, spędza czas na indywidualnych treningach. Zapytaliśmy Serba, na czym skupia się na zajęciach. Codziennie jest cały czas siła. Siła całego ciała i głównie siła tej kontuzowanej nogi. Także codziennie to pracuję, codziennie w siłowni jestem z Andrzejem, także jest ciężka praca, ale muszę być, żeby to wszystko było w porządku. Trenerzy tutaj się wymieniają. Widzieliśmy też takie ćwiczenia, przy których no, trzeba łapać równowagę. Powiedz, o co chodzi w tych zajęciach. No, trzeba. Przyszedł trener Umek, że się przywitał i musiałem trochę równowagi uczymy, żeby się przywitał, ale to jest normalne. A te ćwiczenia na czym polegają? Co zyskujesz dzięki nim? Ogólnie siły te kontuzowane nogi. To jest to, co głównie robię codziennie. Także tylko zostało jeszcze dużo pracy, żeby ta noga była mocna tak jak prawa. Także jest dużo pracy przede mną, ale muszę to przejść, żeby wrócić na boisko. Powiedz, kiedy kibice mogą się spodziewać tak wstępnie twojego powrotu? Naprawdę nie wiem, nie chciałbym mówić kiedy. Ja tak powiedziałem, żeby chciał, że to było około 2 miesiące, ale czy będzie, to nie mogę powiedzieć. Na razie idzie wszystko jak trzeba, dzięki Bogu, także tylko żeby się tak utrzymało i będzie dobrze. Byłeś też na zgrupowaniu w Hiszpanii, w Andaluzji. Tam wykonywałeś tą samą ciężką pracę, patrząc tylko jak koledzy grają, ale chyba i tak było warto pojechać. No, było warto pojechać, bo długo nie byłem z zespołem razem i chciałem być ze zespołem i bardzo się cieszyłem, kiedy trener mógł powiedzieć, że mnie zabierze na obóz, także bardzo fajne było spędzić 10 dni z drużyną i być codziennie z nimi, także nie wiem, ciężko patrzeć jak oni grają, a ty nie możesz, to naprawdę nie jest łatwo, ale cieszyłem się, że i tak jestem tutaj. Jak ocenisz to zgrupowanie, patrząc z boku na kolegów z boiska? Myślę, że chłopacy bardzo dobrze pracowali na tym obozie, że wykonali dobrą pracę i zagrali fajne sparingi, także jestem pewny, że są przygotowani do Timobel Ekstraklasy. Kolegom z drużyny nie pozostaje zatem nic innego niż wypełnić prorocze, miejmy nadzieję, słowa serbskiego napastnika.